W tym czasie odbywa się Liga Mistrzów. W środę zagrały dwa wielkie kluby, Bayern Monachium i Real Madryt. Miałem akurat szczęście być w kinie, oglądaliśmy ten mecz, kibicowaliśmy. Widziałem osoby, które są w koszulkach, czy to Bayernu, czy też Realu. Widać, że chcą się identyfikować właśnie z konkretnym klubem, ale też i młodzi piłkarze często trenują, ćwiczą, bo chcą naśladować, chcą dorównać tym najlepszym, czy chociażby Lewandowskiemu, czy też Ronaldo. A my jesteśmy uczniami Jezusa, uczniami, którzy słuchają Jego słowa. A Jezus mówi nam dzisiaj konkretnie: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jesteśmy uczniami Jezusa. On jest naszym mistrzem, On jest naszym nauczycielem, On jest naszym Panem. Jeżeli w pełni Jemu wierzymy, jeżeli zaufamy, możemy dokonywać większych dzieł. Jezus uzdrawiał, przemieniał, On wypędzał złe duchy, głosił słowo. Może nie aż takie spektakularne dzieła będziemy w Jego imię czynić, ale to, co będziemy, to czyńmy na chwałę Ojca, chwałę Boga. Na meczu, kiedy zawodnicy wchodzili na murawę, dostrzegłem takich, którzy czynili znak krzyża. Kiedy jeden z nich strzelił bramkę, wtedy wzniósł oczy ku niebu, przeżegnał się. Widać było, że może na chwałę Bogu? Jakie dzieła ja dzisiaj uczynię właśnie dla Boga?